Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dead Space. Ja jestem Sarge. Dzisiaj spróbujemy ukończyć drugi rozdział fabularny, w którym szukamy kolejnych składników, które pozwolą nam przedostać się dalej aż do kapitana, którego rig mamy pobrać. Jeszcze krążek elektryczny musimy zdobyć i znajdujemy się w tej części statku Ishimura, gdzie właśnie ten krążek ma się znajdować. W stosunku do końcówki poprzedniego odcinka przeniosłem jeszcze do sejfu zarówno amunicję, energię plazmową, jak i duży zestaw medyczny, a zostawiłem sobie średni. No i żeby nie zapomnieć, no to tutaj w tym pomieszczeniu przy warsztacie mamy jeszcze dziennik tekstowy do sprawdzenia. Doktor Warwick, pierwszy oficer psychiatryczny, raport z obserwacji. Pacjent Harris, pracownik. Harris śpi po otrzymaniu kolejnego silnego środka uspokajającego. Bez pomocy chemicznej wydaje się dosłownie niezdolny do snu. Większość ludzi ulega wyczerpaniu po więcej niż 50 godzinach aktywności bez względu na chęć zachowania przytomności. Nie Harris. Dziwne są także jego wyjaśnienia dotyczące wydarzeń w kolonii, które brzmią podobnie jak w przypadkach paranoi obserwowanej przez nas w innych miejscach planety. Jego wina nie ulega wątpliwości. Dwóch oficerów ochrony było świadkami, jak wziął za zakładnika doktora Schiarello i zamordował pielęgniarkę Evans, a on nie wypiera się swoich czynów. Twierdzi jednak, że to nie była zbrodnia, ale nie czuje się winny. To klasyczne zachowanie socjopatyczne, choć Harris nie przejawia żadnych innych symptomów. Jest uprzejmy i przyjacielski, zdolny do odczuwania empatii. Przedstawia własne pomysły. Jeśli jednak spytać go o morderstwo, wycofuje się i zamyka się w sobie, objawiając zachowania schizofreniczne. Ma również okresowe napady halucynacji, podobne do tych, jakie mają inni koloniści. Harris twierdził, a raczej twierdzi, że groził doktorowi, ponieważ musiał powstrzymać sny i twarze, i że zabiłby jeszcze raz, aby uczynić to znowu jednością. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Wyjątkowo interesujący przypadek. No, ciekawe, tutaj mieli problemy, trzeba przyznać. A no właśnie, kineza po raz kolejny będzie wykorzystana. Na takie symbole powinniśmy zwracać uwagę. I faktycznie możemy to przesuwać w ten oto sposób, odblokowując sobie przejście. Dobra. Ale już zaczynamy, widzę. Ej, bo mnie to trochę oślepia, szczerze mówiąc. Jest problem. Dobra, spróbujmy go trochę wstrzymać. A kurde, z drugiej strony jeszcze. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, jeden załatwiony. Drugi tak samo. No, już na starcie trzeba było sobie postrzelać. No, zdobyliśmy też ten moduł do uzupełniania stazy. Pytanie, czy jeszcze nie wyskoczą. Jak mamy te miejsca, to zawsze się boję, że rzeczywiście coś na nas jeszcze wyskoczy. Ale chyba nie w tym przypadku. Mamy ruszać tędy. Najpierw jeszcze dostańmy się tutaj, co? Okej. Węzeł mocy pozyskany. O nie, 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 nie. Kurde. A mówiłem dopiero co o tych miejscach, przez które się przedostają. Dobra. Po kłopocie. No zawsze jest ryzyko, że właśnie przez coś takiego przejdą. It's time, czyli już czas. Mamy schemat na pociski pulsacyjne. Gdy będziemy w magazynie, to oczywiście schemat zostanie automatycznie pobrany. No dobra. Pora chyba ruszać, tylko najpierw musimy włączyć zasilanie. A w tym celu znowu korzystamy z kinezy.
To powoduje, rozumiem, że winda się aktywuje, bo to przejście niedostępne. Czyli na górę. Mam przeładowaną broń? Mam. Ale powiem wam, że w tym odcinku chyba w końcu będę musiał, kurczę, wykupić sobie nową broń. Żeby jednak postrzelać z czegoś innego. Grę tak naprawdę można przejść nawet tylko z tą aktualną piłą plazmową. Ale to nie zmienia faktu... No, 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 spokojnie, spokojnie! Kurde, powstrzymałem nie tego, co trzeba. Dobra, teraz ty. I to powinno załatwić sprawę. No i teraz chyba najwyższa pora, żeby wykorzystać w takim razie ten średni zestaw medyczny. I faktycznie dwa z czterech pasków to uzupełnia. Ale wracając, jest nawet osiągnięcie, zakładając, że gramy na przykład na konsoli, gdzie trzeba przejść całą grę tylko właśnie z tą piłą plazmową. Swego czasu, jak wbijałem platynę na PlayStation 3, to właśnie jedno takie przejście sobie rozgrywałem. Faktycznie można było sobie poradzić, wykorzystując tylko piłę plazmową, ale ponieważ jest to jednak seria Zagrajmy Wy, no to chciałbym tutaj w miarę możliwości każdą broń wam zaprezentować. Nawet jeśli nie każda jest jakoś super skuteczna. Dobra, mamy punkt zapisu, więc od razu skorzystajmy i lecimy dalej. To można niszczyć zarówno uderzając, jak i strzelając w to. Wiadomo, że uderzając można sobie zaoszczędzić ten jeden pocisk. Patrzcie, kolejne napisy na ścianach. No i przejdziemy za chwilę przez te drzwi, bo i tak innej drogi nie mamy. Strefa terapii zerowej grawitacji. No właśnie, czasomierz powietrza i możemy korzystać z napełnianych pojemników, żeby ten tlen sobie uzupełniać. Więc to jest pierwszy taki przypadek, kiedy wychodzimy. A i właśnie, w takich miejscach warto się rozglądać. Stelaże linowe, to jest chyba amunicja do tamtego karabinu linowego, czy tam pistoletu linowego. Warto się rozglądać właśnie, że w przestrzeni kosmicznej gdzieś sobie latają na przykład jakieś przedmioty, czy też amunicja. I wtedy jak najbardziej można to pobrać, wykorzystując kinezę. Tylko jednocześnie trzeba się oczywiście spieszyć. Widzicie, jeszcze tylko 30 sekund, więc na wszelki wypadek się wycofam. Widzicie, nawet jak przechodzimy, to jeszcze parę sekund, zanim się wszystko pozamyka. Dobra, teraz jak najprędzej do przodu. Żeby tylko odzyskać znowu trochę tlenu. Oczywiście dźwięk jest tutaj mocno przytłumiony. To nie wiem, czy jest tutaj coś jeszcze ewentualnie do zebrania. Ciało. Można przyciągnąć, ale to niewiele da. No, tak niczego tutaj chyba już nie widzę. Czyli lecimy dalej. As you know, Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boots will kick in when you enter a zero G area. No, i coś na ten temat tutaj piszą w tym miejscu. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to działa. Okej. Mamy dezaktywację grawitacji. No i chyba od razu skorzystajmy. Czyli w tym momencie mogę się faktycznie przemieszczać z punktu do punktu.
Zwróćcie uwagę, że tam brakuje zasilania, więc trzeba to będzie podłączyć. Czyli na przykład celujemy sobie tam. Wciskam Y na padzie i od razu się przenoszę. To samo tutaj. I tak jak było napisane, jeśli gdzieś się nie mogę przenieść, no to ten licznik amunicji będzie błyskać na czerwono. Warto o tej zasadzie też tutaj pamiętać. Szczerze mówiąc, zawsze ciężko jest, kurczę, wypatrzeć tutaj jakieś mniejsze przedmioty. O, proszę. To również tutaj mamy. A w sumie... No właśnie, w ten sposób mogę zniszczyć. Czasem właśnie bywa, że nawet amunicja sobie gdzieś się tutaj unosi. Ale ciężko ją wypatrzeć. Dobra, to chyba wszystko. Exiting zero gravity. Te miejsca z zerową grawitacją, no... też są całkiem charakterystyczne dla tej gry, ale proszę! Mamy to, czego szukaliśmy, czyli krążek elektryczny. Great. You got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. No właśnie. Więc cel zaktualizowany. I teraz, gdy już złożę ładunek wybuchowy, będę mógł wysadzić barykadę. Następnie będę musiał przedostać się przez skrzydło ambulatoryjne i znaleźć kostnicę. A więc lecimy. Czeka nas teraz powrót. Żeby nie było za łatwo. O kurde, idzie tu. No zapraszam. Skubany. Ej, jeszcze jeden. Nie wierzę, nie wierzę. Załatwiłem go, czy nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Też na szczęście mogę odlecieć. Właściwie to mógłbym się chyba wycofać stąd po prostu. A i teraz na czerwono. Nie mogłem skakać. No szkurde. Okej, z drugiej strony jeszcze. Nie wierzę, nie wierzę. Skacz tutaj. Jezu, jak to teraz wygląda? Gdzie ja jestem? Trochę spanikowałem. No padaj wreszcie! Ile można? Naprawdę. Jest średni zestaw medyczny. Dobra. A ten drugi? No właściwie mogłem tutaj, kurde, wykorzystać te pojemniki, prawda? To by idealnie działało. Aj. Przeoczyłem taką możliwość niestety. Ale już trudno. Zastanawiam się, czy jeszcze od tego drugiego stwora mógłbym zabrać jakieś przedmioty. Ale teraz ciężko już będzie zlokalizować. W każdym razie pora wykorzystać jeszcze ten średni zestaw medyczny. Przeładujmy to. Mówię, wydaje mi się, że być może mógłbym po prostu stąd uciec i nie walczyć koniecznie z nimi. I może to byłby lepszy pomysł właściwie. Szczerze mówiąc, właśnie w takich miejscach jest dużo bardziej niebezpiecznie. Okej. No właśnie się zastanawiałem, czy tutaj przypadkiem nie będzie, w drodze powrotnej, jakiegoś towarzystwa. I okazuje się, że jak najbardziej. Najgorsze jest to, że tutaj nie słychać żadnych dźwięków, więc jeśli coś wyskoczy, to raczej musimy się opierać na tym, co widzimy. No nie wierzę, kolejny! Padaj. Okej. Okay. Sytuacja opanowana. Czyli tędy tak czy siak nie przejdziemy. No ale teraz powiedzmy, że już można poczuć się nieco bezpieczniej.
Jakoś tak te miejsca z zerową grawitacją zawsze wywoływały we mnie więcej stresu. Nie wiedzieć czemu, a tutaj naprawdę trzeba zachować spokój, szczególnie kiedy atakuje nas wielu przeciwników i musimy dokładnie przycelować. Dobra. Odblokować sobie przejście z powrotem. Dużo tutaj tą kinezą. Zobaczyłem go! Jak zleciał. Jeszcze zanim się przebił z kubany. Jeszcze, jeszcze. Niedobrze. Się kurde przekręcają. I w związku z tym ja też muszę właśnie przekręcać kąt strzelania. Czyli od tego niczego nie zdobędę niestety, jak rozumiem. Schodzimy. Ej, 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 tutaj, patrzcie. A to dobre. Nawet w takich miejscach możemy znaleźć jakąś amunicję właśnie do tej nowej broni, której jeszcze nie mam. No ale którą chyba sobie zaraz wykupię. Dobra, tutaj od razu już kredyty. Stąd nie wyskoczy. Szczęście nie. Dobra. Czyli tutaj czym prędzej staza. Nie, 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 o Jezu, nie. Tylko nie to. Tylko nie to. Obsiadło mnie coś. O masakra. Jakaś tragedia. Jeszcze słyszę. Nie mogę tego niestety przeciągać. Ależ to jest irytujące coś takiego. Jakieś małe glutki. Nie dość, że kurde... W teorii niewiele robią w pojedynkę, ale... I ciężko trafić. Tracimy tylko amunicję na czymś takim. Oczywiście najlepiej to przydeptać, ale równie dobrze możemy wtedy... mocno oberwać, jak podejdziemy bliżej. Nie no, znowu słyszę. Ja już się nie będę zatrzymywać, po prostu wracajmy. Może powinienem od razu sobie przebiec czym prędzej. No i okej, mamy ten magazyn. Spójrzmy. Pociski pulsacyjne i pamiętajmy o jednej rzeczy. W momencie, jak wykupię sobie jakąś broń, no to wtedy też będziemy losowo dostawać amunicję nie tylko do piły plazmowej, ale też do tej konkretnej broni, którą wykupię. Więc automatycznie do piły plazmowej w sumie będę dostawał mniej amunicji, siłą rzeczy. No ale dobra, tutaj ten zasobnik tlenu nie będzie mi teraz raczej chyba potrzebny. Zestaw stazy może przytrzymać sobie. Stelaże linowe. Tutaj ten średni zestaw medyczny bym sobie odzyskał. I wykorzystał lada moment. A na razie to chyba wszystko. Czyli co, kupujemy? Chociaż tak w sumie to... A, bo ja mam jeden węzeł. No bo właśnie zawsze wolę mieć jeden węzeł przy sobie, bo jednak do tych różnych drzwi może się to przydawać. Ale jeden węzeł rzeczywiście posiadam. No dobra, to poprosimy pistolet linowy. Szerokowiązkowe urządzenie krojące z minami czasowymi. I to tyle. Red weapon icons. Mean your weapon has no ammo in its clip. No i możemy się przełączać między jedną a drugą bronią. Czyli to na lewo. To ma naprawdę szeroką wiązkę, rzeczywiście. I jest to broń przydatna na duże grupy przeciwników. Mam nadzieję, że nie będę zapominał o wykorzystywaniu tej broni. Bo różnie może z tym być. No ale w każdym razie wykorzystajmy jeszcze ten zestaw leczniczy i będziemy ruszać dalej. Tutaj te stelaże linowe w razie czego są w pogotowiu. Czyli co? Zniszczyć barykadę. Mamy bombę termitową. To było szybkie. I wchodzimy do kliniki. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. Tak jest, pamiętamy o tym kapitanie. Po to tu przyszliśmy. Już na starcie mamy nagranie wideo.
This is Senior Medical Officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God! Get him to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Every corner. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Pozostaje mieć taką nadzieję, ale widzimy, że Nicole mocno to wszystko przeżywała. I co się zresztą dziwić? A ponieważ jesteśmy w klinice, to patrzcie, te kartki informujące o tym, że nie mają już miejsca tak naprawdę, żeby przyjmować nowych pacjentów. No i te wszystkie napisy. Ciągle się powtarzające. O różnej treści ewentualnie. Energia plazmowa. Dobra. Rozumiem, że lecimy na ostry dyżur. Tylko czy tutaj to wszystko? Jeśli chciałbym się w to miejsce dostać, to pewnie właśnie z tamtej strony, bo tu akurat nie widzę, żeby była jakaś opcja przejść. Nie chcę jednocześnie niczego przeoczyć. No nie! Znowu. Ej, bo nie wiem, czy nie słyszę kolejnego. Dajcie spokój, no. Dobra. Póki co chyba wszystko. I tutaj kredyty. Nie możemy zapominać również i o tych stworzeniach. Znowu stelaże linowe. Dopóki jeszcze mierzę się z pojedynczymi przeciwnikami, no to piła plazmowa jest jak najbardziej zalecana. A na wykorzystanie tej drugiej broni jeszcze przyjdzie czas. To ładowanie tlenu. Oczywiście teraz nieprzydatne. Czyli tędy wchodzimy do tego pomieszczenia bez większych problemów. No i więcej energii plazmowej. Ale patrzcie, rzeczywiście coraz częściej te stelaże linowe już dostaję. Tutaj korytarz, droga zablokowana, ale trzeba po prostu włączyć zasilanie, a już tam widziałem wcześniej ten jeden obiekt do włączania zasilania. Zaraz się tym zajmiemy, tylko dokładnie przeszukajmy to pomieszczenie, bo jest całkiem spore. Łatwo byłoby coś przeoczyć, prawda? Mamy windę. No dobra, chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Poprosimy. No i dokładnie, teraz wejdziemy, a przy okazji ogólnie mamy więcej światła. A to nie spowodowało w końcu, że inne przejścia też się otworzyły? No raczej niekoniecznie. Widać, że jest przyłączone tylko do tych drzwi, to zasilanie. Nie no, serio? Dzień dobry, dzień dobry. No dawaj, dawaj. Muszę poczekać, kurde, aż wyjdą te dziwne kończyny. Dopiero wtedy strzelać. A jeszcze jeden. Te dźwięki. No nie wierzę. Dajcie sobie spokój, co? Jeszcze słyszę chyba z tyłu. Oczywiście, że tak. Dobra, wycofamy się, wycofamy się. I teraz dopiero strzelamy. Przeładuj to. Kolejny, kolejny nadciąga. Dobra, weźmy. Mieliśmy wprawdzie jednego, ale widzicie, jeden strzał wystarcza. Przynajmniej w tym przypadku, żeby się rozprawić. Z
Są również bardziej wytrzymali przeciwnicy, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy każdego już dokładnie sprawdziliśmy, czy czegoś nie zostawia. Ale chyba, kurde, tak. O proszę, a tu znowu blokada zasilania, czyli tu znowu muszę wykorzystać węzeł mocy, by wejść do środka. Dlatego właśnie zawsze trzeba mieć przynajmniej jeden węzeł w pogotowiu. I proszę bardzo. Mamy amunicji, całkiem sporo. Ale nie tylko. To nie będzie przypadkiem jakiś schemat tutaj? Oczywiście. I to na stelaże linowe, czyli akurat na amunicję do tej nowej broni. Chociaż wydaje mi się, że na ogół raczej będzie nam wystarczać, a przynajmniej powinno nam wystarczyć to, co znajdujemy na swojej drodze, jeśli chodzi o amunicję. Czyli co, nie ma tutaj niczego innego, takie pomieszczenie magazynujące, można powiedzieć, które nam się bardzo przydało. Rozglądamy się dalej. Przeładowane, przeładowane. Ten już nic nie zostawił. I znowu energia plazmowa. Ale masakra, ile tu jest krwi i flaków. Totalna masakra w tej klinice, naprawdę. Słychać znowu, jak się coś przemieszcza gdzieś tam w tle. Mamy czas, żeby odsłuchać? Chyba tak. Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the walls. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! No, Harris już zdecydowanie nie był sobą, ale widzicie przy okazji, jak łączą się ze sobą te nagrania z notatkami wcześniej znajdowanymi. No, trochę się obawiam, że tutaj lada moment może coś nam wyskoczyć. Ogólnie mamy przejść przez tamte drzwi. A tutaj... O właśnie. Wiedziałem, że tak będzie. O nie, jeszcze z tyłu. Ale jaja. Kurde, serio? Jasny gwint. No to jest idealne miejsce, żeby wykorzystać... Teraz nową broń, ale nie wiem, czy zdążę. No, całkiem nieźle poszło. I mamy teraz chwilkę czasu. Wracamy. A ten się jeszcze nie podniesie przypadkiem? No, chyba nie. A nawet na pewno. Ale widzicie, można być czasem, kurde, nawet w miarę przygotowanym. Widzimy coś, że mogą tutaj wyskoczyć, ale uwaga się skupia na gościu, który jest przed nami, podczas gdy z tyłu nagle potrafią jeszcze się pojawić. To jest najgorsze. A nie zawsze, zwłaszcza w trakcie samej walki, tak idealnie można się skupić na tym, co słyszymy za sobą. W każdym razie, jeszcze dziennik tekstowy mamy. Patrzcie, nowonarodzeni. I teraz połączyć tylko sobie to z tymi stworkami, które nas atakują. Mieliśmy tam po prostu listę różnych imion. No ale dobra, pora chyba już ruszać tutaj, gdzie nas posyłają. A więc na oddział intensywnej terapii. Te momenty w tej grze też są mocne. Najgorsze jest to, że jakbym słyszał jeszcze coś oprócz tego, ale te dźwięki mogła wydawać ona, nie wiem. Nieistotne. Jeszcze jeden zapis tekstowy. Dziennik naukowy. Dr. Kain znowu nam się pojawia.
do wiadomości, kapitan Matthews. Benjamin, w nawiązaniu do naszej poprzedniej rozmowy proszę cię o opóźnienie o dzień lub dwa przeniesienia znaku z planety. Czyli widzicie, znowu ten znak. Wiesz, że ja również, tak jak wszyscy, gorąco pragnę dokładnie go zbadać i rozumiem twój pośpiech wywołany wydarzeniami, jakie zaszły w kolonii. Właśnie dlatego jednak o to proszę. To, co dzieje się tam na dole, jest zbyt wyjątkowe, bezprecedensowe. Mówiąc krótko, bez odpowiedniego czasu nie da się zbadać przyczyn i skutków. Mając na uwadze rozmowę, jaką odbyłem z doktorem Mercerem, chciałbym spotkać się na planecie z doktorem Schiarello i Wellandem, aby poznać ich obserwacje. No i Terence się podpisał, którego też już znamy z tych dzienników audio przede wszystkim, wydaje mi się. A patrzcie, i tu jest, kurczę, biuro doktora Mercera, jak rozumiem. No to wygląda. To co, zanim przejdziemy, kolejny zapis w takim razie. Póki jeszcze można. Jazda do kostnicy. Jakoś mi się nie podoba ta wizja. Okej. Science log, chief science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker, but the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. To było dłuższe nagranie zdecydowanie. A tutaj swoją drogą mamy informację na temat tych pojemników oznaczonych na zielono, że w ten sposób oznaczano pojemniki, które sprawdzono przez personel. No i my oczywiście spotykamy tutaj te pojemniki, niszcząc je i zdobywając ich zawartość. Tam jeszcze w ogóle w tym nagraniu mieliśmy przetłumaczone marker jako znacznik, ale tak samo mieliśmy wcześniej tłumaczenie znak po prostu. A tymczasem weszliśmy do kostnicy. O, jak cudownie. Odcięta głowa nazwita. To ci dopiero nieciekawy widok. Właśnie zobaczyliśmy proces infekcji. Aj, kurde, pomyliłem się. Dobra, nieważne. Nie! Ani mi się waż. O kurde. Infekuje kolejnego. I chyba już zdążyło zainfekować, niestety. Dobra, muszę sobie z tobą też poradzić w takim razie. Kiepska sprawa, co? On już chyba po krzyku. Zestaw stazy. Ależ, kurczę, tutaj było niebezpiecznie. No i co najistotniejsze, mamy rig kapitana. A więc ten, który tam leżał na tym stole operacyjnym, to był właśnie kapitan, przemieniony w to coś na naszych oczach. I mamy to, po co przyszliśmy. Codes received, and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station, and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. Dowiaduj się, Hammond, dowiaduj się. A ja tymczasem jeszcze jeden dziennik tekstowy tutaj mam. Doktor Domus, inspektor medyczny, raport o śmierci na pokładzie statku. Kapitan Matthews, jest moim smutnym obowiązkiem ogłosić, że kapitan Benjamin Matthews nie żyje. Relacje o dokładnych okolicznościach jego śmierci są sprzeczne i nie jest moją rolą się nimi zajmować. Mogę tylko przedstawić stan ciała. Jak na swój wiek, obiekt był generalnie w dobrym stanie zdrowia,
chociaż pobieżne badanie krwi wykazało bardzo niską liczbę leukocytów, a zwłaszcza prawie całkowity brak granulocytu eozynochłonnego. Badania wykonane przed lotem nie wykazały żadnych takich problemów, co wskazuje na błyskawiczny rozwój choroby. Wątpliwe jednak, by w jakikolwiek sposób miało to wpływ na jego śmierć. Liczne obrażenia na ramionach i rękach wskazują na krótką walkę przed zgonem. Niewielkie potłuczenia wokół klatki piersiowej sugerują, że w jakiś sposób była ona uciskana. Przyczyną śmierci był pojedynczy, długi ucisk na tkankę oczną, który przeszedł przez kość twarzy i w końcu zatrzymał się na płacie czołowym, powodując gwałtowny ucisk nerwowy, konwulsje i śmierć. Siła konieczna do przebicia jamy ocznej w taki sposób jest znaczna, a możliwość własnoręcznego zadania sobie takich obrażeń niewielka. Z tego powodu nie mam wyboru, jak tylko przyjąć wstępny werdykt śmierci niezgodnej z prawem. To, czy miała ona charakter celowy czy przypadkowy, jest już poza moim osądem. Ależ te notatki są ciekawe, kurczę. Ile się by straciło, gdybyśmy je po prostu sobie pomijali. Tu jeszcze coś mamy istotniejszego. Węzeł mocy. Kolejny. Mały zestaw medyczny. Kolejne kredyty. Jeszcze więcej tych dziwnych napisów. I patrzcie, słychać te szepty. I znowu tutaj ten symbol charakterystyczny. Ewidentnie właśnie przy tych znakach słychać te szepty. Dobra, powrót na ostry dyżur. W ogóle ja mam w tym momencie czym się podleczyć. Małe zestawy tylko. Na razie niech będzie jeden. No i windą towarową. Ruszamy. Jeśli jest czas, chociaż chwilka, to bym zerknął tutaj. Idź na pokład inżynierski. Więc infekcja zaczęła się na planecie i w jakiś sposób przeniosła na statek, a te stworzenia pochodzą z wnętrza planety. To tak niesamowite, że aż trudno w to uwierzyć. Hammond potrzebuje mnie na pokładzie inżynierskim. Mam mu pomóc w korekcie orbity statku. Jeszcze tego nam tu brakowało. Historia ewidentnie robi się coraz ciekawsza. Czy ja tutaj nie miałem gdzieś, kurczę, stazy do ładowania? Ten tlen na pewno. A ze stazą to już nie wiem. Kojarzę, że gdzieś to... Gdzieś to mijałem, ale słyszałem przed chwilą jeszcze jakiegoś nekromorfa. Oczywiście, że tak. Najgorsze jest to, że to są już, kurde, jakieś potężniejsze odmiany. Ewidentnie bardziej wytrzymałe. Z tym bardziej trzeba uważać na siebie. Wydaje mi się, że w tych przypadkach strzelanie po nogach nie przynosi tak dobrego skutku, że chyba tam mają właśnie większą odporność. Niestety. Dobra. Isaac! Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. No, Hammond dochodzi do podobnych wniosków jak Isaac tutaj w tym swoim dzienniku. Mamy stela żelinowe, kolejny schemat pobrany. No, trochę tutaj tego zdobyliśmy, trzeba przyznać. Poprzesuwamy to do sejfu.
Pociski pulsacyjne też mam, ale jeszcze karabinu pulsacyjnego nie posiadam przy sobie. No i nie wiem, bo tu jest, kurczę, duży zestaw medyczny. Ale trochę nie opłaca mi się go teraz wykorzystywać, szczerze mówiąc. Dobra, zostawmy. Swoją drogą nie pamiętam. Ciekawe, czy to działa tak, że jak kończymy rozdział, to czy automatycznie nasz bohater się wtedy leczy? Zaraz sprawdzimy, bo rozdziały zawsze się kończą właśnie przy tych stacjach kolejki. A więc ruszamy do kolejnego obszaru statku USG Ishimura. W ten oto sposób kończąc rozdział drugi, a trzecim zajmiemy się oczywiście w następnym odcinku. No rozkręca nam się to wszystko niewątpliwie. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Oczekujcie na kolejne materiały. Cześć!